Na co dzień korzystam z technologii Microsoft, w pracy przy komputerze, w biegu na smartfonie z Windows Phone, a w domu na Xboxie korzystając z technologii Kinect. Technologia ta pozwala mi funkcjonować zarówno na gruncie zawodowym, jak i prywatnym. Mam dostęp do dokumentów, do wszystkich narzędzi. Mogę pracować z dowolnego miejsca, niezależnie od tego, czy jestem w biurze, czy w podróży. W domu z kolei często korzystam z technologii Xbox z wykorzystaniem Kinecta, aby zapewnić swoim dzieciom nie tylko fantastyczną zabawę, ale również rozwój osobisty. Lubię być w kontakcie i lubię Link. Cóż to takiego? Jest to narzędzie skupiające w sobie parę zaawansowanych funkcji, chociażby takich jak czat, telefon, telekonferencja czy dzielenie się materiałami, które pozwalają mi być w kontakcie niezależnie od tego, gdzie jestem. Dodatkowym plusem jest pełna integracja z pakietem Office. Pozwala to na łatwą, szybką obsługę dostępną dla każdego. Link jest intuicyjny, prosty w obsłudze i niezawodny. Pracując w Microsoft na co dzień wykorzystuję i prywatnie, i zawodowo różne rozwiązania, które ułatwią i uprzyjemnią życie każdej kobiecie. Moje ulubione rozwiązania to SkyDrive, wirtualny dysk, który pozwala wrzucać wszelkiego rodzaju dokumenty i pliki, na przykład zdjęcia. Obecnie wykorzystuję SkyDrive również do współpracy z architektem przy projektowaniu mojego domu. Kiedy 6 lat temu zaczęłam pracę w Microsoft, po raz pierwszy spotkałam się z Outlookiem. Outlook pomógł mi kiedyś w prywatnej opresji, kiedy wracając po pracy do domu stanęłam w windzie między piętrami i nikt nie słyszał mojego wołania o pomoc. Przypomniałam sobie wtedy, że jeden z kolegów z pracy mieszka niedaleko, nie miałam do niego numeru telefonu, ale udało mi się przez Outlook skontaktować się z kolegą i parę minut później zostałam uwolniona z pułapki. Technologie pomogły mi też kiedyś w sytuacji zawodowej uratować moją reputację. Kiedy byłam gościem na konferencji, zostałam znienacka poproszona o zastąpienie nieobecnego prelegenta. Nie byłam przygotowana, nie miałam przy sobie żadnych slajdów, ale na szczęście udostępniono mi komputer podłączony do internetu. Mogłam się zalogować na swoje konto Windows Live i ze SkyDrive'a pobrać jedną z moich prezentacji, która akurat świetnie pasowała do tematyki konferencji. Moja praca opiera się na dwóch filarach: organizacja i komunikacja. Komunikacja to Link i Outlook. Link to genialne narzędzie do rozmowy z każdą osobą z korporacji Microsoft. Wpisuję imię, nazwisko i od razu widzę, czy jest dostępna, czy jest away, a może jest do not disturb. Jeżeli jest do not disturb, nie ma problemu. Wpisuję wiadomość, wiadomość wpada do Outlooka. Kolejne narzędzie, Outlook. Outlook to nie jest poczta, to jest genialny organizer, który ma taski, ma kalendarz, bez niego bym poległa. Kontakty, wpisuję kontakt i gdzie go mam? W Windows Phone. Bez tego moja praca, no nie mogę powiedzieć, że byłaby trudna. Byłaby koszmarna, gdyby nie narzędzia Microsoftu.